witam Was po raz 11 na Firmamencie Gwiazd, co oznacza jedno. Robimy przedostatni znak zodiaku. Dzisiaj na warsztat biorę raka. I z rakiem miałam najwięcej zabawy, żeby stworzyć jakąś kreaturę, która będzie trochę rakiem, ale nie będzie rakiem. Będzie tak, wiecie, w mojej estetyce. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ogólnie z owadami, kręgowcami, no to jakoś tak... Science fiction to nie jest moja bajka, natomiast wymyśliłam sobie, że główną rzeczą, którą się zainspiruję, tak, słyszycie w tle kosiarkę, główną rzeczą, którą się zainspiruję, będzie czerwony jak rak. Kolor czerwony. I stąd też był pomysł na powstanie tej charakteryzacji. Tak sobie wymyśliłam, że będą to kropeczki, cieniowanie, no i ogólnie wszystko będzie w tonacji czerwonej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, jak pogodzę wszystkie czerwone kolory ze sobą, bo chciałabym, żeby to była, wiecie, jedna tonacja czerwona, a nie, że czerwień pochodząca od pomarańczy, czerwień pochodząca od brązu, czerwień bla bla bla. Tylko żeby to była jedna, więc muszę to kosmetycznie i włosowo pogodzić. Zobaczymy, jak wyjdzie w tutorialu. W każdym razie... Rak. Podobno raki są bardzo wrażliwe, uczuciowe i dosyć łatwo jest je urazić. Uwielbiam taki krótki cytat, ja Wam go przeczytam, który znalazłam w charakterystyce znaku zodiaku rak. Może ta koszarka. Tak jak mimoza składa liście, gdy się jej dotknie, tak rak się zamyka w sobie, jeżeli coś go urazi z zewnątrz. Dobrze, że nie zamyka się w sobie, jeżeli coś go urazi wewnątrz. W każdym razie raki są uczuciowe, emocjonalne, są też, mają poczucie, że tak powiem, nie własnej wartości, bo jakby każdy ma poczucie własnej wartości, ale przywiązują się do rzeczy materialnych i mają poczucie własności wobec rzeczy materialnych. Tak wyczytałam. Czy tak jest? Dajcie znać w komentarzach. Czy rzeczywiście raki są takie wrażliwe? Bo mam koleżankę, która jest rakiem i zdarzyło jej się podczas naszych wspólnych rozmów czasem wpaść w emocje, ale no nie była to jakaś taka emocja, wiecie, aż za bardzo niczym ta mimoza, tylko bardziej, no wiem, że była jakaś, a może rzeczywiście tak jest. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, a ja biorę się za charakteryzację.